wpływ zmniejszają mi kulturę. To nie jest prawda. To jest. Po prostu są ikonki różne, ale budynki są te same u każdej frakcji. Jeśli miałbym tutaj budynek, który na przykład by wpływał na religię, czysto religijny, powiedzmy jakiś ołtarz Melkora, to wtedy tak, wtedy by wpływał negatywnie na moje tutaj. moją kulturę w mieście, ale jak widzicie, kultura bardzo szybko rośnie. I nie, to nie jest zależne od tego, że musicie mieć na przykład wszystkie budynki zniszczone, bo to w zasadzie niszczycie budynki, które za chwilę będziecie używać i to jest taka syzyfowa robota dla mnie. Dlatego polecam raczej tego nie robić. Dwa oddziały. Kurde, robi się tak szwenda po tych moich ziemiach i szwenda, nie wiadomo co chcę zrobić. Dobra, nie wiem. Legolas? Weź ty tam, zrusz dupcie, znowu tutaj, mniej więcej. Ustawimy sobie kolejne wieże strażnicze. Mniej więcej w tym miejscu, żebym widział, co się dzieje. Wy sobie tu siedźcie dalej. Pięknie. Pięknie sobie radzicie ogólnie, panowie. Jest gicio, jak to mówią gitowcy. Gdzie jest mój ten drugi szpieg, którego chciałem, żeby mi zwiedził góry od północy? Świetnie. Wejdź proszę w to pasmo. Będziemy musieli też troszkę niedługo zwrócić łuczników kolejnych, tylko może nie tych. Chciałbym mieć wreszcie tych lepszych łuczników, bo oni by mi się bardzo przydali. Dualnie troszkę może pieniędzy potrzymać, by pobudować tą gospodarkę, jak mówicie. Też by było niegłupie. Tak tutaj z moją kulturą, kiepsko. A tutaj coś jest może? Most na Khazad-dûm. Nie, to są tylko strażnica jest. Jest ulepszanie pancerzy. W takim razie nic ciekawego się nie dzieje. Mógłbym zbudować farmy w tym miejscu, ale wolałbym sobie raczej rozwinąć te dwie osady. Bo te farmy nic mi nie dadzą. Akurat w Mori. Nie będziemy tego robić, ale sprawdzimy sobie na pewno wiadomości, jakie mamy. Kolejny członek rodziny. Cudownie. Mordor jest ogólnie najsilniejszy. Mimo, że tłuczemy go dość mocno. Nadal się trzyma frajer, no. Tutaj będziemy musieli poczekać te tury, aż zbuduje się też galeria sztuki. I wtedy będziemy mieć już chyba wystarczająco dużą kulturę, by werbować sobie w Dol Guldur jednostki. Tutaj coś się dzieje? Nie. Mogę mieć tylko dwóch. I też tych podtrzymamy. Mógłbym w zasadzie zwerbować jeszcze jeden oddział. Tak też zrobimy. Zwerbujemy sobie jeden oddział, bo ci strażnicy są świetni. To jest naprawdę świetna jednostka. I bardzo, bardzo ją lubię. Pójdziemy też zająć tą osadę. Czy może jednak rzucić się na tych... Wiecie co? Nie. Pójdziemy zająć góry. Tak, pójdziemy sobie zająć góry w tą stronę, połączymy w ogóle też naszych generałów i weźmiemy z dwa oddziały tych włóczników do pomocy. Świetnie, orkowie mi się też tu nigdzie nie czają. Połączymy ich w tym miejscu mniej więcej i będziemy mogli ruszyć już na zniszczenie praktycznie całkowite orków z gór mglistych. Oni mają jeszcze tutaj jedną osadę, tutaj chyba jedną osadę, tutaj stolicę, z tego co pamiętam. Nie, sorry, Moria była stolicą. Ale pamiętam, że orkowie z Gundabad, czyli tutaj jest kolejna frakcja orków, wszędzie są orkowie w tym świecie. Orkowie z Gundabad mają tutaj chyba swoją stolicę, a tu jest Karandun, czyli wielka forteca Starego Królestwa, jak ono się nazywało? Angmaru. Królestwo Angmaru. Angmar rozciągał się, już wam pokazuję, rozciągał się mniej więcej na tych ziemiach. On był właśnie tak na północy, tutaj. W ten sposób się rozciągał, to wszystko było zajęte przez Angmar. To też się rozciągali w zasadzie aż dotąd, do Ereboru, gdzieś tutaj była granica Angmaru. I to było potężne królestwo. Nie jestem pewien, czy to ono było, ono chyba było złe. Z tego, co mi się kojarzy. Jednak jeśli mówię źle, to mnie poprawcie. Bardzo chętnie posłucham tego, co macie też do powiedzenia. Zwerbuję sobie jeden oddział łuczników. I zobaczymy, co możemy zobaczyć. Tutaj mam sporo tych ludzi.
Ale nie chcę ich stąd ruszać, bo mi zabezpieczają granice od Isengardu i tam innych. Mogę ich wyciągnąć bez jakichś strat? Mogę, świetnie. No to od razu tam pójdziecie tutaj. Weźmiemy sobie kolejnych ludzi. I zapiszemy sobie grę. Rozegraliśmy bardzo ładną bitwę. Zdobyliśmy też kolejną osadę. I jesteśmy w skarbcu idealnie na zero. Z mistrzem gospodarowania się pieniędzmi. Którą mam godzinę? Spoko. 10 dopiero. No macie. Wyszedłem. Ledwo wyszedłem. A ci kurde z powietrza się wzięli. Pięknie. Zabrałem 2 oddziały. A niech cię diabli, orkowie. Niech was diabli wezmą. A zobaczmy. Czym mnie atakujesz? 3 oddziały łuczników, 2 oddziały łuczników. Powinni sobie poradzić. Znaczy to są słabi łucznicy. To jest chyba to miasto, co ma tylko jedno wejście. Także ich tu dużo będzie. Dobra, zaryzykuję. Mi tak dużo marmię. Legolas, proszę, żebyś tutaj przemyślił właśnie ustawił wieżę strażniczą. W Dol Guldur. Trzeba ci potrzebuje Dol Guldur. Jezu, kliknij to wreszcie, dziękuję. Nie bardzo ci potrzebuję w Dol Guldur, dlatego pójdziesz też na północ. A tych na razie cofniemy. Wiem mniej więcej. Mógłbym wreszcie namierzyć ich jakoś, tak? Miło by było. O, tutaj sobie pójdziecie. Jeszcze bliżej bym was prosił, o właśnie, w to miejsce. Nie wiem, czy będzie, nie wiem, czy dobrze stoję. A powinni sobie poradzić. Przynajmniej w tej obronie. Nas najdłużej zaatakują. To jest jakiś, co to za oddział? Kolejne 2 oddziały łuczników orków. Bo nie połętają mi się wszędzie po moich ziemiach. Irytujące. Co strasznie nie lubię, jak mi się tak połęta jeden oddział. Gdzieś w okolicy, bo to drażni, wiecie, no coś wam się po prostu szlaja po waszych włościach i nie możecie za bardzo nic z tym zrobić, bo wasza armia jest też porozrzucana w różnych miejscach i nie bardzo jest w stanie. Jak, nawet jeśli by przejęli tą osadę, to momentalnie ją odbijemy, bo ona nie ma żadnych wież strażniczych, ma tylko jedną bramę, którą i tak się... Drabiny są tu nieprzydatne, on sobie jeszcze buduje te drabiny do fortyfikacji. Jest taki niestety wymóg przez silnik gry, to sobie ją błyskawicznie odbijemy, bo ja tu nie widzę u niego żadnych jakiejś pomocy z tej strony. A orkowie niestety mogą mi się dawać we znaki przez to, że najprawdopodobniej podbili już dużą część Gondoru. A ja będę następny na ich drodze, bo tu jest run. Tu jest run, które mniej więcej gdzieś dotąd pewnie zaszło. Nie chcę też iść dalej, bo ich spotkam na pewno. Tu jest z kolei Dale i Krasnolud już się z nimi biją. Mam nadzieję, że wytrzymają. Dobrze, że Rohan przynajmniej wygrał za Isengardem, bo gdyby mi Isengard jeszcze doszedł, to mogłoby być bardzo nieciekawie. Czy mogę zobaczyć jeszcze... O, właśnie. Tu jest chyba jedna osada Ost in Edil. Moglibyśmy wziąć tą grupę moją wypadową i przejąć to miasteczko, też by był fajnym pomysłem. Zobaczymy, czy się będą bardzo burzyć, jak zabiorę generała z Mori. Trochę się będą burzyć. Nie, 95 nawet nie jest tak źle. Świetnie, weźmiemy sobie teraz całą armię i zajmiemy to miasteczko. Tylko w następnej turze oczywiście. Mogę coś werbować już, czy jeszcze nie? Nie, oczywiście, że nie. Najczęściej będę tutaj, za jakieś 3 tury. W takim razie skończymy. Zobaczymy jeszcze te nasze raporty z budowy. Tak, wiem, że Mordor oblega.
ślub jakiś, nie wiem, czy nie interesuje mnie to zupełnie. Skończymy turę i zobaczymy, co Mordor zrobi w takim razie. Jak szturmem zaatakuje, najprawdopodobniej go odeprzemy. Mamy trzy oddziały łuczników, a jedyny oddział łuczników zablokuje wejście. No proszę, jednak tych będą atakować. Nie, wycofajcie się proszę. No, oczywiście moi się nie mogą wycofać dalej. Kur zapiał z wami, no. Naprawdę. O matka. No ja bez sensu. Dobra, dajemy random. Tak, zaakceptujemy nasze straty. O, przynajmniej dobrze, przynajmniej weszli do odpowiedniego miasta. Może być też i w tą stronę. Bardziej sobie przechlapałeś niż pomogłeś. Ale dobra. Bo oni zapewne nie przejdzie teraz przez tą małą, wąską bramę, tą swoją wielką armią. Cudownie. Wy tutaj? Wy się połączcie. I tak, co tu się dzieje? Musimy jeden oddział chyba oddelegować do obrony Mori, czy nie musimy? Ja myślę, że nie musimy. Weźmiemy sobie za to wszystkich ludzi i zejdziemy z gór, by tutaj zaatakować z tej strony ich. Stracą kolejną dużą osadę. Czyja to jest osada? Lol. Czemu ty nie widzisz jej? Dziwne. Niewidzialna osada. Dobra, wy tutaj z powrotem. Rivendell od tej strony nas zabezpiecza, nic się nam nie stanie. Od orków z Gundaba tak samo. Orgowie z Gór Mglistych mogli tutaj jeszcze zająć jedną osadę, ale nie jest to dla nas jakaś istotna rzecz. Ta armia by właśnie poszła o tutaj w to miejsce. Będziemy mogli już zająć się nimi. A elfy niech dojdą do Dol Guldur. Chyba, że spotkałbym się z nimi za parę tur, ale to troszkę mi zajmie. Wiecie, głośno myślę, po prostu ja tutaj planuję i myślę sobie, na co by może ruszyć, lub na kogo by ruszyć. Ewentualnie co by zrobić, żeby wreszcie mieć większe dochody! Przejmę całe te góry i dalej będę na minusie. Tak to bywa. Ciekawe, czy od początku będą musieli wszystkich werbować tutaj. Znaczy nie werbować, a budować wszystkie machiny oblężnicze i tak dalej. Znowu oblężenie, wiem o tym. Świetnie, sprawdzimy, co się dzieje tutaj. Mamy całkiem niezły już wgląd. Przejęcie tej osady też nie leży w ogóle w mojej intencji. Przynajmniej na razie. Najbardziej mnie interesuje, czy ja chcę przejąć, po prostu zająć tę ziemię. Tutaj. Ja chcę zrobić sobie coś takiego. W ten sposób. Później się rozwinę właśnie tutaj na południe, w stronę, przy na granicy z Rohanem i dojdziemy do Czarnej Bramy. To jest mój plan. Ewentualnie wybicie też z tej strony troszkę orków z Gór Mglistych. To jest mój plan. To miasteczko jest zabezpieczone. To miasteczko też jest zabezpieczone. To też jest zabezpieczone. Oni nie mają szans tego zdobyć. Jak to zdobędą, to normalnie bogami są chyba. Nie mają szans. Tak, też mamy sporą armię. Spoko. Czyli zapisujemy grę. I kończymy. Dobrze przynajmniej, że pozwolił mi zabrać moje siły. Tam co prawda zażądał okupu, który zapłaciliśmy. Ale opłacało się. To są tam dwa oddziały, które postawię sobie po bokach przy tej bramie. Oni się nie będą mieli szans nawet przejść. Świetnie, o to mi właśnie chodziło. Jeden do jednego. Rzeź orków nadchodzi. Znowu obrona tego miasta. Ten las się chyba nazywa Lothorien. Czyli zacznij postawiać. I skąd oni przyjdą? Się rozstawili idealnie. No, ale w takim razie tu jest tylko jedna brama. Oczywiście generał musi być w tym oddziale. Najbardziej narażę. Zobaczcie, to jest po prostu tak cheaterski będzie. Tak rozstawimy za chwilę. O właśnie, w ten sposób i rozstawimy sobie. Tych rozstawimy tutaj. A tych bierzemy w ten sposób.
Ciach. Ciach. Mówię ciach. No, ciach. Dziękuję bardzo, że się wreszcie ciachnąłeś. Tutaj. To może nawet troszkę jeszcze na bok. O, w ten sposób. I idealnie. Wszyscy są rozstawieni. Ci mają mur. Tarcz jeszcze. Nie uciekać. Obronna pozycja. Nawet możecie bliżej tam ustawić się. Świetnie. Ci tak samo. Jest troszkę bardziej na środek. I wy koniecznie tak samo nie uciekacie. Zrobimy z was grupę. I od razu nam ostrzelać ich. Myślę, że nie powinniś nawet móc przebić przez moją obronę. Idealnie, zresztą jeszcze są na wzgórzu, będą takie obrażenia obrywać tych łuczników. Choć muszę przyznać, pogratulować wam odwagi. Mało jest frakcji, które śmiałyby zaatakować mnie w otwartym polu tutaj. I na moich ziemiach. Uho. Potracam ich mnóstwo. Dobra, od razu tamtych atakujcie teraz. O, i właśnie o to chodziło. Teraz się wbili w nich. Oni mają mur tarcz i jeszcze krąg włóczni. Idealnie. W tamtych strzelać? Nawet pod takim naporem nie powinni ulec. Zobaczcie, spadają w zasadzie wolniutko. No i tamci tracą setki naraz. Dobra, teraz pomóżcie im. Już przepychają się za bardzo. I rozwincie ten mur na nich. Świetnie. I broń mi tego. Dobra, powinniśmy to wygrać bez problemu. Zawsze mogę posłać, wiecie, łuczników do walki. No i pięknie. Mam nadzieję najbardziej, że mi generał nie padnie, bo oczywiście znowu się wpieprzył jak idiota. Całą hordę wrogów. Nawet mogliby się tych zaatakować z tej strony. Świetnie. No, włócznicy, pokrywam was wszelką nadzieję. Poślemy jeden oddział tutaj do pomocy z boku. Świetnie. Wspomóżcie ich troszkę. Czemu ty nie strzelasz? Pytanie. Retoryczne. Oddział, który ma najlepszą pozycję do strzału, nie strzela. Jasne. O, właśnie. Nie! Cholera jasna! Co z tymi generałami jest nie tak, że oni się pakują w idiotyczny sposób? Dobra, troszkę morale moim podupadnie. Przez to. A, u przeciwnika wzrośnie. Niedobrze. Ty strzelacie? Tak, strzelacie, całe szczęście. W zasadzie bardzo ładnie ich tu koszą. Myślę, że wygramy to bez najmniejszego problemu. Bardzo ładnie. Jedna osoba została w oddziale, dalej się broni. Cudownie. Krwawe, krwawe to miasto będzie. Troszkę są zmęczeni. Ale przynajmniej myślą, że zwycięstwo jest praktycznie pewne. A ci, że porażka jest niemal pewna. Bardzo ładnie myślę. Tak i taką logikę utrzymywać, proszę. Ci łucznicy nawet całkiem fajnie się też bronią wręcz. Jak się przeżynają przez nich. To jest po prostu rewelacja. A, Oberwa, tylko krew zalała. To
Natomiast na tego byś chciał posiekać, co? To jest dowódca? Nie, to jest ork w zbroi po prostu. Ale to został dźgnięty. Też mu krew bryzgnęła na twarz. No dawaj, mój przyjacielu elfie. Parada, unik i właśnie. Zabij go. No zobaczmy, i wytrzyma. Jeszcze bardziej zalany krwią po prostu. Swoich kompanów, cokolwiek. Bardzo ładnie, przecięty brzuch, jeszcze wbity miecz i do przodu. Następnych mi tu kosić. No i wykruszają się to bardzo. Kolejne strzały padają, kolejne trupy padają. Dobrze, przynajmniej jakby tu był Legolas albo ktoś inny, to nie mieliby najmniejszych szans. W zasadzie ustawił nawet oddział generała, żeby bronił mi tego wąskiego przesmyku. To cała trudność tego walki w tym mieście właśnie polega na tym, że jest ona... wszystko się dzieje w tym wąskim przesmyku, który wystarczy, że zablokujemy jakimś słabym oddziałem, a przeciwnik już będzie miał niesamowite wręcz problemy z... wykorzystanie swojej przewagi liczebnej, bo nie wiem, czy oglądaliście kiedyś, czy czytaliście kiedyś o bitwie pod Termopilami, gdzie 300 Spartan właśnie bardzo długo odpierało potężną armię perską tylko dlatego, że ustawili się w wąskim przesmyku i bronili wąskiego gardła. Tamci, cała ich potęga militarna, także ich przewaga przede wszystkim liczebna przestała mieć znaczenie. W tak wąskim gardle to naprawdę nie ma znaczenia, zwłaszcza jak się ma jeszcze dużo łuczników. Idealnie. Zobaczcie, to wszystko zrobili łucznicy. W zasadzie większość wybili łucznicy, o tym. Ej, to już możecie nawet nie utrzymywać tej pozycji obronnej. Co, już to wycofujecie się? Jesteście słabi. Nic nieznaczące, plugawe bestie. Strzelajcie w tych. Też strzelajcie w tych. Nawet nie chcą się wycofać, twarde bydlaki. No, zaatakujemy w takim razie już mniej łukami, bo zaczynamy coraz bardziej siać po swoich. Ale zaatakujemy ich w zwarciu. Pięknie, świeże siły nadchodzą. To chodziło? W zasadzie już przestańcie strzelać. Też możecie ich tutaj wspomóc. Twardo się trzymają. Nie chcą poddać, stracić... Wyrżnięci praktycznie wszyscy, po własnych trupach się potykają, ale dalej, twardo, my walczyć będziemy. Bo nasz masta kazał, a sześć się teraz mój przyjacielu wkopał. No, muszę ich pochwalić, naprawdę nieźle. Nie poddali się ani... Dopiero teraz zaczęli uciekać. Rzeź elfów, nie ma co. Zabić jeszcze, to jest chyba właśnie generał. Nie? Nie generał? Jeszcze elf mi padł. No i koniec bity, świetnie. Czyli... koniec bitwy. 182 straconych. Głównie dlatego, że to byli ci włóczni. To byli ci włócznicy. Elfy są kozackie. Do tego miasta się nie da zdobyć bez jakichś naprawdę... Jeśli tu by była cała armia łuczników w tym mieście, no to good luck have pan, tylko machiny oblężnicze, katapulty. Idealnie. Nawet zabici wszyscy. I tak by właśnie to działało. No tylko katapulty bym wtedy widział i bardzo silny, zmasowany ostrzał tej osady. To jest chyba jedyne rozwiązanie na to, jakby to zrobić. Świetnie. I idziemy dalej jeszcze tym oddziałem. Pięknie. A i pamiętam. Zajmowaliśmy to miasteczko Ost in Ed Hill. Świetnie. Ilu was tu jest? Trochę. No to w takim razie też nam się nie śpieszy. Miasto Isengardu. Sprawdzimy jeszcze, co jest dalej w takim razie. Kolejne miasto Isengardu, z którym też mamy wojnę. Nie, jesteśmy neutralni z Isengardem. To dobrze.
W takim razie ci nie będą nam za bardzo przeszkadzać. Oni na pewno nie będą chcieli też z nami za bardzo walczyć, bo Isengard jest uwikłany w wielką wojnę z Rohanem, którą aktualnie przegrywa. Co mnie nie dziwi nawet. No, okej. Dobra, ustaw się tutaj, mój zwiadowco, proszę, i obserwuj, czy coś nie nadchodzi z tej strony. Tu jesteście, tak? Armia dowódców po prostu. Doślemy też posiłki. Może chyba nawet doślemy do tutaj, do Cytadeli. I już niedługo, niedługo będziemy mieli za następną turę galerii sztuki, gdzie poprawimy sobie wszystkie możliwe bonusy do kultury. Będziemy mieć jeszcze większą kulturę. Zastanawiam się, może wreszcie. Dobra, wybudujemy troszkę te farmy w Mori. Jakkolwiek dziwnie to brzmi. Świetnie. I tak. Poczekamy na naszych sojuszników i pójdziemy dalej na północ. Na nich poczekamy. Świetnie. Zapiszemy grę. I koniec tury. No, już moje państwo zaczyna wyglądać całkiem fajnie. Zwłaszcza, że zniszczyliśmy dwa główne zagrożenia, czyli Morię i Dol Guldur. To były dwa najtrudniejsze miasta dla nas do przejęcia. Czyżbyście chcieli ze mną jednak walczyć?